Odpowiedź na pytanie, kim jest Fron nie jest taka łatwa, a już na pewno nie jest jednoznaczna, bowiem postać ta pojawiła się po raz pierwszy już w 1991 roku we wchodzącej w skład legend powieści Dzieci z imperium. Postać wielkiego admirała tak przypadła Fanom do gustu, że szybko zyskała status kultowej. Ponad 20 lat później Fron pojawił się także w nowym kanonie, i choć pomiędzy nowym a starym wielkim admirałem są różnice, to jednak jest kilka cech, które pozostały niezmienne i w znacznej mierze definiują tę postać. Front należy do rasy Chisów, która charakteryzuje się niebieską skórą i czerwonymi oczami. I choć Imperium nie patrzyło przychylnie na obcych w swoich szeregach, to ten konkretny Chis zdołał wspiąć się w hierarchii bardzo wysoko i uzyskać stopień Wielkiego Admirała. Front zawdzięcza to swemu geniuszowi taktycznemu, doskonałemu zmysłowi obserwacji oraz umiejętności niemal bezbłędnej dedukcji. Można wręcz, wręcz powiedzieć, że wielki admirał jest Sherlockiem Holmesem odległej galaktyki, a czasami jest też profesorem Moriarty. Jednak cechą, która najbardziej wyróżnia Frona spośród innych postaci, jest jego zamiłowanie do sztuki, z której potrafi on wysuwać bardzo cenne i daleko idące wnioski. Warto też przy okazji wspomnieć, że o ile Fron jest niekwestionowanym geniuszem w kwestii sztuki wojennej. Jest on też ignorantem, jeśli idzie o rozgrywki polityczne. To tak pokrótce, a oto pełna historia wielkiego admirała Frona. Dynastia Chisów Zanim jednak zaczniemy przybliżać samą postać, warto wspomnieć o imperium, z którego się wywodzi, a które nazywa się Dynastią Chisów. Wszystkie planety wchodzące w jej skład znajdowały się w nieznanych regionach, yy, które Chisowie określali chaosem. Nawigacja nadprzestrzenna była tam bardzo utrudniona, dlatego też Chisowie zamiast droidów astromechanicznych czy komputerów zdolnych do wytyczenia skopów korzystali z wrażliwych na moc nawigatorek zwanych Skywalker. Co ciekawe, u Chisów wrażliwość na moc zanikała z wiekiem. Dynastią Chisów rządziło 9 rodzin rządzących, a kolejnych 40 cały czas starało się do dziewiątki dostać. Owocowało to ciągłymi politycznymi przepychankami, które potrafiły przerodzić się w mniej lub bardziej otwarte konflikty. Ostatnią rzeczą, o której należy wspomnieć, jest fakt, że cho choć sowie byli bardzo potężni, nigdy nie atakowali jako pierwsi. A teraz przechodzimy w końcu do postaci naszego bohatera: Narodziny Frona. Fron urodził się jako Wuron. Około 59 lat przed bitwą o Jawin na planecie Rentor, był on członkiem małej i ubogiej rodziny Kivu. Wuron miał starszą, o dwa lata wrażliwą na moc siostrę, która opuściła dom rodziny, by stać się nawigatorką, czyli Skywalkerem. Dołączenie do rodziny Mif Wuron wstąpił do Akademii Wojskowej na Rentor, gdzie szybko pokazał swój niezwykły talent, przyciągając uwagę najpotężniejszych rodzin dynastii. Zainteresował się nim nawet sam patriarcha Toraki, stojący na czele rodu Mif. Przy okazji polecił on też Wurona uwadze wielkiego generała Bakifa. Niedługo po tych wydarzeniach młody Chis stał się formalnie członkiem rodziny Mif, przyjmując imię Mifronuru w skrócie Fron. Jakiś czas później, w uznaniu zasług dla rodu Stybla, do pełnego imienia Frona dodany został człon Odo. I od tej pory brzmiało ono MiFraun Ruodo. Kariera Wojskowa. Przez lata Fron piął się po stopniach kariery w strukturach przysjańskiej ekspansywnej floty obronnej. Na każdym kroku zadziwiając swą przenikliwością oraz zastosowaniem sztuki jako narzędzia pozwalającego przewidzieć zachowania i strategię danej cywilizacji. Trzeba jednak przyznać, że kariera Frona. Była bardzo burzliwa i przysporzyła mu tyluż przyjaciół, co wrogów. Ci pierwsi cenili geniusz taktyczny i instynkt Frona. Ci drudzy byli zdania, że jedna z jego brawurowych akcji zagrozi w końcu istnieniu całej dynastii. Sam Fron uważał, że ci, ci są najbardziej zagraża kategoryczny zakaz niesprowokowanych ataków. Był bowiem zdania, że wobec zdeklarowanych wrogów dynastii znacznie skuteczniejsze byłyby uderzenia prewencyjne niż czekanie na ich atak. Zresztą nieraz znalazł się niebezpiecznie blisko złamania tegoż zakazu. Z reguły udawało mu się jednak wymanewrować przeciwników i sprowokować ich do ataku. Potkanie Anakina Skywalkera Jednym z wrogów zagrażających dynastii Chisów byli Nikardunowie pod dowództwem generała Eiffa. Widmo ich ataku było na tyle poważne, że Fron wyruszył poza chaos, by szukać sprzymierzańców, którzy mogą wspomóc jego lud w nadchodzącej wojnie. Niedługo po tym, gdy dotarł do zewnętrznych rubieży, trafił na Anakina Skywalkera, poszukującego swej ukochanej. Ostatecznie Fron pomógł Jedi uratować Padmę, a także zniezweczyć zagrażający Republice separatystyczny plan. Cheese wywarł też tak duże wrażenie na Anakinie, że ten w samych superlatywach, Opowiedział o nim kanclerzowi Palpatinowi. Z kolei Fron zdobył używany przez separatystów generator Tarcz, który był znacznie potężniejszy od wszystkiego, czym dysponowali Chisowie. Miał im on bardzo pomóc w nadchodzącej wojnie. Dynastia kontra Gryskowie. Wśród wszystkich zagrożeń dla swego ludu, Fron największego niebezpieczeństwa dopatrywał się ze strony hegemonii Grysków, innego imperium zlokalizowanego w obszarze chaosu. Gryskowie najczęściej działali z kulis i podporządkowywali sobie całe planety czy cywilizacje. Następnie naginali je do swojej woli i wykorzystywali do realizacji własnych celów. Najczęściej ich działania wycelowane były właśnie w dynastię Chisów, którą próbowali zniszczyć bądź też osłabić, czy to frontalnym atakiem, jak w przypadku Nikardunów, czy też wykorzystując przedstawicieli rasy Agbój którzy dzięki swym telepatycznym zdolnościom mieli wywołać wojnę domową wewnątrz dynastii. Fron udaremnił oba te plany i postanowił, przynajmniej na jakiś czas, odsunąć widmo bardziej zdecydowanego i bezpośredniego ataku grysków, stając do walnej bitwy. Ostatnia Bitwa Frona. Do wspomnianej bitwy doszło ponad planetą Sunrise. Siły czysiańskiej ekspansywnej floty obronnej pod dowództwem starszego kapitana Frona. Wspierane były dodatkowo statkami sojuszników, których Cis zdobył udarabniając plany hegemonii. Z kolei po stronie Grysków, poza ich własnymi okrętami wojennymi, znalazły się także siły Kil'ji, kolejnej nacji, którą hegemonia sobie podporządkowała. Ostatecznie siły Cisów, czym ogromna zasługa samego Frona, odniosły druzgocące zwycięstwo, niszcząc wszystkie statki przeciwników. Mimo tego sukcesu, Najwyżsi rangą arystokraci dynastii uznali, że, że należy ukarać odpowiedzialnych za bitwę dowódców. Złamała ona bowiem podstawową doktrynę wojenną Chisów, którzy zaatakowali jako pierwsi. Oczywiście podyktowane było to skomplikowanymi gierkami politycznymi na najwyższych szczeblach władzy, jednak Front wraz z wielkim generałem Bakifem i wielkim admirałem Jafoskiem uznali, że daje im to świetny pretekst, by rozpocząć operację infiltracji imperium. W tym celu Fron wziął całą winę na siebie, w efekcie czego został pozbawiony stopni wojskowych i wygnany na planetę znajdujących się w obszarze dzikiej przestrzeni. Odnalezienie przez imperium. Jakiś czas później w poszukiwaniu przemytników na planetę na której znajdował się Fron trafił imperialny niszczyciel klasy Venator. Cheese, pomimo tego, że początkowo zaatakował siły imperium, ostatecznie został zabrany na pokład a następnie trafił przed oblicze samego imperatora, co od początku było jego celem. Palpatin łaknął wiedzy na temat nieznanych regionów, więc Front pobieżnie opowiedział mu o dynastii Chisów, ale także ostrzegł przed wielkim niebezpieczeństwem, choć nie nazwał on Grysków po imieniu. Chis zdradził, że pragnie znaleźć sojuszników, by walczyć z tym zagrożeniem. W zamian za pomoc Imperium zaoferował Palpatinowi rozległą wiedzę na temat nieznanych regionów. Imperator miał jednak inne plany i zamiast imperialnej pomocy zaoferował fronowi możliwość dołączenia do imperialnej floty. Propozycja ta została zaakceptowana i dała początek spektakularnej karierze przyszłego wielkiego admirała, której nie zniweczył nawet fakt, że nie był człowiekiem, a wiemy jak rygorystyczne pod tym względem było imperium. Elifanto i kariera frona. Przez całą swoją karierę Zarówno we flocie Chisów, jak i w jej imperialnym odpowiedniku, Fron dowiódł, że jest nie tylko genialnym taktykiem i dowódcą, ale potrafi też zjednywać sobie przychylność i lojalność podwładnych. Nikt nie był mu chyba jednak tak bliski jak Eliwanto. Początkowo kadet ten szkolił się na, ofic na oficera zaopatrzeniowego, jednak znajomość języka Sybisti sprawiła, że został on początkowo tłumaczem Frona a potem na wyraźną prośbę tego ostatniego jego adiutantem. Dzięki temu przez lata Eli, podobnie jak Fron, piął się w górę wojskowej hierarchii, ale mógł też obserwować metody działania swego mentora, a tym samym bardzo wiele się od niego uczyć. Jak się później okazało, taki był zresztą plan Chisa, który przygotowywał swego protegowanego do nietypowej misji. Został on bowiem wysłany do dynastii Chisów, gdzie trafił pod rozkazy dobrej znajomej Frona, pani admirał Aralani. Nie była to jednak dezercja, a plan, który uzyskał aprobatę samego imperatora. Służba Elego miała przysłużyć się zarówno dynastii Cisów, jak i pomóc w budowaniu trwałego sojuszu z imperium, który to zdaniem Frona był konieczny w nadchodzących wyzwaniach, jakie czekały oba imperia. Awans na wielkiego admirała Skierowanie Elego Vanto na służbę do dynastii Cisów Zbiegło się w czasie z awansem samego frona na wielkiego admirała. Miała być to niejako nagroda za jego działania podczas buntu na Baton, gdzie co prawda zginęło wielu cywilów, jednak powstanie zostało całkowicie zduszone. Trzeba jednak wspomnieć, że to nie fron był odpowiedzialny za straty w ludności cywilnej, a działająca na własną rękę Gubernator Price. Zanim jednak Fron przyjął nominację na wielkiego admirała, Chciał dowiedzieć się więcej o motywach stojących za budową Gwiazdy Śmierci. Cheese, choć nigdy nie został oficjalnie wtajemniczony w projekt budowy stacji bojowej, dzięki swym niezwykłym zdolnościom analitycznym i zdobywanymi skrawkami informacji zdołał wydedukować, że Imperium buduje coś na niespotykaną wcześniej skalę. Fron wyraził obawy, że stacja może kiedyś zostać użyta przeciwko jego ojczyźnie. Był też zdania, że lokowanie tak wielu zasobów w jednym projekcie nie jest słusznym posunięciem. Palpatin uspokoił Frona, że nie zamierza on atakować jego pobratymców, ani że nie ma mu za złe, że nie zdradził on lokalizacji z światów dynastii, dostarczając mapy nieznanych regionów. Imperator wyraził też swą niezachwianą wiarę w to, że samo istnienie Gwiazdy Śmierci sprawi, że nikt nie ośmieli się sprzeciwić imperium. Po tych zapewnieniach Front przyjął awans i został wielkim admirałem. Eskadra Feniksów. Pierwszym zadaniem nowomianowanego wielkiego admirała było zniszczenie eskadry Feniksów i liberyanckich komórek na Lotal. Przy okazji, Front w krótkim czasie uczestniczył m.in. w okupacji rodzinnej planety Hery Synduli-Railot, poradził sobie z sabotażystami w imperialnej fabryce na Lotal, próbował sfidać Monmotmę. Zidentyfikował agenta Imperialnego Biura Bezpieczeństwa Aleksandra Kalusa jako rebelianckiego szpiega, a w końcu odnalazł tymczasową bazę eskadry Feniksów na planecie Atolon. Oblężenie Atolon Kiedy tylko Cheese zlokalizował bazę rebeliantów, od razu wydał rozkaz ataku, uprzedzając tym samym rebeliancki atak na fabryketa i defenderów na lata. Eskadra Feniksów i wspierająca ją grupa Masasi generała Dodonny. Nie była przygotowana na atak przeważających sił imperium, a dwa uniemożliwiające skoki w nadprzestrzeni niszczyciele klasy Interdictor sprawiły, że rebelianckie siły były w potrzasku. I historia eskadry Feniksów, a kto wie może i całej rebelii, skończyłaby się na Atalon, gdyby nie kilka czynników, których wielki admirał nie zdołał przewidzieć. Przede wszystkim była to niesubordynacja jednego z podwładnych Frona, admirała Konstantina, a po części także gubernator Price. Na to nałożyło się także przybycie z odsieczą niewielkich sił mandaloriańskich, a także niemal boska interwencja starożytnej i bardzo potężnej istoty, zwanej Bendu. Aczkolwiek trzeba przyznać, że nietypowa dla frona nadmierna pewność siebie także były tu, nie była tu bez winy. Tak czy inaczej, rebelianckie niedobitki zdołały zbiec i powróciły na Jawin 4. Misja z Dartem Wejderem Mimo tego, że zarówno Vader, jak i sam Imperator postrzegali oblężenie Atolon jako porażkę Frona, Palpatine wciąż uważał Chisa za jednego ze swoich najwartościowszych ludzi i wysłał go wraz ze swym uczniem na Batu, gdzie starszy Sid wyczuł zaburzenia mocy. Już podczas podróży na pokładzie Chimery, czyli statku fragowego Frona, wielki admirał zasugerował, że wie, kto kryje się pod maską Weidera. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w sprawę zamieszane są siły grysków, które porwały kilka wrażliwych na moc dziewczynek służących jako, naw jako nawigatorki we flocie dynastii Chisów. Okazało się, że to odczuwany przez dziewczynki strach był zaburzeniem mocy, które wyczuł wcześniej Palpatine. Połączonym siłom Imperium i dynastii udało się uwolnić dziewczynki, które następnie przekazane zostały admirał Aralani. Podczas potyczki z Gryskami okazało się też, że hegemonia dysponuje technologią, którą, która wcześniej znajdowała się tylko w posiadaniu Cisów. To z kolei wzbudziło obawy Frona, że ich wróg zdołał albo zapuścić się na terytorium Cisów znacznie dalej niż przypuszczał wielki admirał, bądź też zdołał on podporządkować sobie jedną z cisjańskich rodzin, a to z kolei mogłoby oznaczać widmo wojny domowej. Vader zdołał wysnuć podobne wnioski, przez co zaczął kwestionować motywy kierujące działaniami Mifron Ruodo oraz jego lojalność wobec imperatora. Wielki admirał zdołał jednak przekonać Wejdera, że choć jest pewien, że powróci kiedyś na łono dynastii Chisów, z pewnością nie zabierze ze sobą chimery i nie opuści imperatora, dopóki wszystkie zagrażające imperium siły nie zostaną unicestwione. Podczas wspólnej misji Darth Vader miał też okazję zasiąść za sterami tej defendera. O którym wyrażał się w samych superlatywach, aczkolwiek zaproponował też kilka usprawnień, które doprowadziły do stworzenia jego ulepszonej wersji. Atak na Lotal. Gdy informacja o ulepszonym Defenderze dotarł do rebelii, wysłała ona Ezre Bridgera i załogę Ducha z misją zdobycia większej ilości informacji. Rebeliantom udało się wykraść prototyp myśliwca, a wraz z nim jego rejestrator lotu, który następnie trafił do dowództwa sojuszu. Zdobyte dane przekonały Monmoffme, że zniszczenie fabryki nowych TIE Defenderów ma kluczowe znaczenie. Dlatego też zapadła decyzja o przeprowadzeniu ataku na Lotal. Choć część z 24 myśliwców X-Wing i y e wing zdołała przedrzeć się przez imperialną blokadę, zostały one zniszczone zanim dotarły w pobliże fabryki lub składu paliwa. Dodatkowo Imperium schwytało dowodzącą atakiem generał Heres Indulem. Powrót na Korusant. Wkrótce po bitwie z Fronem skontaktował się Wielkim Oftarkiem, ostrzegając go, że dyrektor Krenik wykorzystał ostatnie problemy związane z projektem Defenderów, by przeforsować przesunięcie środków z projektów CISA do jego własnego projektu Stardust, czyli budowy Gwiazdy Śmierci, które były jakoby niezbędne, by rozwiązać pewne problemy zaopatrzeniowe. Wielki Admirał udał się na spotkanie z Tarkinem, Krenikiem i Imperatorem na którym zobowiązał się rozwiązać wspomniane problemy w przeciągu tygodnia w zamian za przywrócenie finansowania produkcji tajdefenderów. I choć koniec końców to się nie udało, to podczas tych działań miał okazję ponownie spotkać się on z admirał Aralani oraz swym dawnym protegowanym Elimvanto. Doszło także do ponownego starcia z Gryskami w imperialnej przestrzeni. Zanim front powrócił na Lotol zasugerował także Tarkinowi, by ten oddelegował na gwiazdę śmierci Dartha Vadera, jako gwaranta rozwiązania wszelkich problemów, które mogłyby pojawić się, zanim stacja zostanie ukończona. Wielki mow przystał na tę propozycję. Ron kontra Ezra Podczas nieobecności Wielkiego Admirała, załoga Ducha podjęła udaną próbę uwolnienia generał Synduli z rąk gubernator Price. I choć w akcji tej został zabity rycerz Jedi Kanan Jarrus, to front był wściekły, gdyż Price zniszczyła cały skład paliwa, by tego dokonać, a to oznaczało wstrzymanie prac nad Tajdefenderem Defenderem na czas nieokreślony. Niedługo potem Ezra Bridger, wspierany przez załogę ducha, ich przyjaciół oraz lotalski ruch oporu podjęli akcję, by wyzwolić planetę spod imperialnej okupacji. Kiedy wydawało się, że Fron opanował sytuację, Ezra oddał się w jego ręce na pokładzie Chimery, a rebelianci nie mają już żadnych szans, młody Jedi wezwał na pomoc Pergile, ogromnych rozmiarów istoty żyjące w przestrzeni kosmicznej i zdolne do podróży nadprzestrzennych. Zdziesiątkowały one flotę Imperium, a następnie skoczyły w nadprzestrzeń wraz z poważnie uszkodzoną Chimerą z Ezrą i Thronem na pokładzie. Wtedy po raz ostatni widzieliśmy obu panów. Dziedzic Imperium Około dziewięciu lat po bitwie o Endor zaczęły grążyć plotki o tym, że front powrócił jako dziedzic imperium, co jest oczywiście nawiązaniem do pierwszej powieści, w jakiej pojawił się front. Dodatkowo, zmianka o się pojawiła się też podczas zebrania Rady Cieni, organizacji skupiającej dowódców różnych frakcji, na które rozpadło się imperium po jego upadku. W jego imieniu występował tam generał Gilad Paleon. Ale z jego słów można było odnieść wrażenie, że wielki admirał nie jest już zaginiony i aktywnie dział, działa na rzecz odbudowy swojej pozycji. Ale na tym etapie są to oczywiście tylko domysły, które może potwierdzić serial Asoka.